W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gniezno. 16:30 w tej chwili na zegarach. Od pewnego czasu, proszę Państwa, na naszej antenie mówimy o Marszu dla Życia i Rodziny, jaki przejdzie ulicami naszego miasta 8 czerwca. Ten marsz organizuje Forum Gniezno dla Życia i Rodziny. Kim są jego członkowie, jakimi wartościami się kierują i jakie mają najbliższe plany na swoją działalność? O tym już teraz. Joanna Kubicka. Forum Gniezno dla Życia i Rodziny to grupa mieszkańców naszego miasta i okolicy, którzy zaczęli spotykać się na rozmowach o życiu i rodzinie. Są wśród nich ludzie młodzi, którzy jeszcze nie zawarli związków małżeńskich, są małżonkowie i rodzice w różnym wieku. Są także osoby, które indywidualnie idą przez życie. Wszystkich nas łączy jedno. Chcemy chronić życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Mówi Kamila Węcka-Nijak, przewodnicząca Forum Gniezno dla Życia i Rodziny. Jesteśmy przekonani, że rodzina winna być zbudowana na małżeństwie, jako trwałym związku kobiety i mężczyzny. Jest to bardzo ważne w wychowaniu dzieci, żeby też z domu wynosiły właściwy kształt rodziny, żeby mogły dalej też własne rodziny we właściwy sposób kształtować. Pierwszą inicjatywą, z jaką wychodzi Forum Gniezno dla Życia i Rodziny, będzie marsz, który przejdzie ulicami Gniezna 8 czerwca. W tej chwili rozpoczęliśmy naszą działalność od zorganizowania marszu dla życia i rodziny. To będzie taki jakby początek. Poznajemy się, możemy zobaczyć, kto na kogo może liczyć i jakie mamy predyspozycje. I następnymi działaniami będą na pewno warsztaty organizowane dla rodzin, będą prelekcje, będą konferencje naukowe, na które chcemy zaprosić różne osoby, na przykład lekarzy, prawników, żeby pokazać wartość też życia. Mamy taki temat, który będzie tematem przewodnim, który rozpocznie nasze działanie od września. Chcemy zainicjować tutaj temat fakty i mity in vitro i naprotechnologii, żeby też uświadomić mieszkańców Gniezna i szerzej, jaka jest różnica między jednym a drugim. Propagowanie wartości rodziny jest bardzo ważne, przyznają członkowie forum. Wydaje mi się, że dużo ludzi boi się może też zakładać rodzinę. Mówi Ewa Gałka. Myślę, że to forum fajnie też się wpisze w takie wychodzenie naprzeciw potrzebom ludzi, bo o ile już sami rodzice potrzebują wsparcia jakiegoś, może innych rodziców, którzy są bardziej doświadczeni, o tyle osoby, które są całkiem, uważam, jeszcze nie w temacie, potrzebowałyby też może, żeby im wskazać. Jest taka też kultura bycia singlem. A przecież no, miłość jest wartością jakby bezcenną, że można dążyć po prostu do tego, aby mieć kogo kochać, aby samemu być kochanym. A myślę, że dzisiaj w świecie pieniądza, którym rządzi pieniądz, jakby ta wartość chodzi dalej i w tym naszym filmiku też promocyjnym było, kiedy jeden chłopiec mówi właśnie, życia nie da się kupić. No nie da się kupić, nie da się miłości kupić, nie da się życia kupić. W rodzinie jest wiele wyzwań i wiele radości. Dodaje Andrzej Dorobek z forum. Które następują po tych wyzwaniach. Wychowanie dziecka nie jest łatwe. Nie uczą o tym w szkołach, nie ma kursów, nie ma certyfikatów. To najważniejsze jest sumienie, są wartości, które się wyniosło ze swojego domu. Jest najważniejsza chyba też praca nad samym sobą, bo dzieci, jak i pozostałe naczelne, uczą się najlepiej przez naśladowanie. Nie uczą się z książek, z podręczników, tylko uczą się patrząc na nas, na mnie i na moją żonę. Dlatego też pielęgnacja naszej więzi, naszej relacji ma przy wychowaniu dzieci kluczową rolę. Dlaczego warto dołączyć do Forum Gniezno dla Życia i Rodziny? Myślę, że prawda wbrew obiegowi opinii sama się nie obroni. Potrzebuje ludzi, którzy tą prawdę wypowiedzą. No, jesteśmy chyba w trakcie wojny światów, wojny wartości. Tradycyjna nasza cywilizacja przeżywa kryzys, a my chcemy, żeby ona jednak trwała, żeby rosła, żeby pączkowała, bo uważamy, że to są wartości, na których cywilizacje wszystkie były budowane, są i jeżeli mają przetrwać, to, no, to muszą być budowane. Słyszałam kiedyś takie piękne zdanie, że nie przejmuj się tym, że twoje dzieci cię nie słuchają. Bardziej się przejmuj tym, że zawsze cię obserwują. I mi się wydaje, że właśnie w którymś momencie życia trzeba stanąć po właściwej stronie barykady i się opowiedzieć właśnie zgodnie z własnym sumieniem. Jednak jesteśmy ludźmi, którzy te sumienie starają się pielęgnować swoje i je kształtować. No i w którymś momencie po prostu się opowiadamy, że życie nie składa się ciągle z szarości, tylko też z czerni i z bieli. Jeśli chcielibyście dołączyć do forum, piszcie śmiało na adres Gniezno dla Życia i Rodziny @gmail.com. Według ostatnich badań dla Polaków, dla 80% Polaków najważniejszą wartością jest rodzina. Warto zatem przyłączyć się do Marszu dla Życia i Rodziny, ten 8 czerwca. Szczegóły znajdziecie i na naszej stronie, i na facebookowym profilu. Zresztą będziemy o tym jeszcze przypominali na antenie Radia Plus. A za chwilę zajmiemy się czytaniem. Powinniśmy czytać nawet tym najmniejszym gzubom. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Gniezno.